co czujesz, kiedy coś się kończy? Kiedy przychodzi czas finiszu i pora zająć się czymś innym. Witam Cię w kolejnym Daily Lepiej, gdzie pokazuję Ci, jak możesz czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Pozdrawiam Cię z Torunia, gdzie właśnie przed chwilą skończyłem bieg Run Toruń, do którego przygotowywałem się jakiś czas. Skończyłem również aloesowe wyzwanie, pierwszą edycję, 9 dni aloesowego oczyszczenia z programem Clean 9. I jakie będą wyniki, zobaczysz jutro, ponieważ żeby je sprawdzić, muszę wrócić do Warszawy. I skończył się tydzień mega zapieprzania, gdzie byłem i w Paryżu, byłem w Warszawie, w Toruniu, masę spotkań, masę pracy, masę rzeczy, dużo, naprawdę bardzo dużo się działo. Teraz jest majówka, zaczyna się, tak naprawdę jutro jest 1 maja, czas trochę odpocząć, lekko wyluzować, ale dosłownie na chwilę, ponieważ pojawiają się już nowe tematy i trzeba cisnąć dalej. Jak to jest, że kiedy mamy jakiś punkt, mamy jakąś rzecz, mamy jakiś projekt, no to robimy, ciśniemy, a gdy dochodzimy do końca, robi się tak smutno, tak żal, że no, można było zrobić coś lepiej, można było zrobić coś więcej, można było zrobić coś szybciej, można było zrobić coś inaczej. Jednak uświadom sobie, że każdy etap na drodze, dosłownie każdy etap na drodze nie jest finiszem. To, zobacz, bieg 10 km, Run Toruń, meta, przebiegasz tą metę, ale to nie jest meta końcowa. Przebiegłem jeden bieg, teraz szykuję się do następnego, który odbędzie się we wrześniu. Będzie to maraton warszawski, 40 parę kilometrów. To jest na kolejne wyzwanie, kolejny poziom, kolejny pułap, kolejny etap. Możesz robić więcej, lepiej i inaczej. Dlatego, kiedy coś się kończy, nie smuć się, uśmiechnij się, bo za rogiem czai się zupełnie nowe wyzwanie. Życzę Ci wspaniałego dnia i do zobaczenia gdzieś na świecie.